Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu przetwarzania obrazów w języku Python w bibliotece OpenCV. A dzisiaj myślę, że jest lekcja, na którą bardzo dużo z Was czekała, czyli taka pierwsza lekcja praktyczna, mianowicie o kaskadach HARA. I dzisiaj zbudujemy sobie pierwszy taki klasyfikator, czy bardziej model do detekcji, konkretnie do detekcji twarzy. Ale najpierw troszeczkę teorii. Czym właściwie są takie właśnie kaskady HARA? Otóż jest to ciekawe, że jest to pierwsza metoda, za pomocą właśnie dokonano detekcji twarzy na obrazie w czasie rzeczywistym. Było to w 2001 roku, a sama metoda została nazwana od węgierskiego naukowca, który ją właśnie opracował. No i sama metoda opiera się na tak zwanej transformacji falkowej, która jest podobna do transformaty Fouriera. Ja też tutaj nie będę za bardzo wchodził w te matematyczne zależności. Natomiast po tej transformacie mamy wykryte charakterystyczne regiony w obrazach. No i chodzi tutaj przede wszystkim o na przykład granice pomiędzy ciemniejszymi i jaśniejszymi regionami. I tutaj macie właśnie takich przykład tych feature'ów, tych cech, takich typowych cech HARA, a tutaj też przykład dla twarzy. No i widzimy, że na przykład zawsze obszar oczu jest ciemniejszy niż tutaj taki obszar nosa, który zwykle ma te barwy jaśniejsze, czy na przykład właśnie obszar tutaj oczodołów jest ciemniejszy niż ten obszar policzków, który jest poniżej. I na takiej podstawie, na podstawie właśnie tych cech, tworzą się różne takie cechy, klasyfikatory HARA, których może być kilkaset, kilkanaście nawet tysięcy do rozpoznawania jednej cechy, czyli na przykład twarzy. No i całe właśnie kaskady HARA składają się z takich pojedynczych klasyfikatorów. No i jeśli tam dany procent tych klasyfikatorów, czyli na przykład 40% czy 50%, uzna, że taka cecha występuje, no to wtedy całościowo klasyfikator zwraca nam, że na przykład właśnie na obrazie występuje twarz czy też inna cecha. I teraz przejdziemy już sobie, myślę, do praktyki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Oczywiście możemy trenować własne kaskady HARA, natomiast ja tutaj nie będę z tego pokazywał, ze względu na to, że będę pokazywał, jak wytrenować własne histogramy zorientowane, czyli metodą HOG, ze względu na to, że ona jest obecnie częściej używana, jest bardziej dokładna, natomiast to trenowanie wygląda bardzo podobnie. Dlatego zdecydowałem, że tutaj, jeśli chodzi o klasyfikatory HARA, będziemy korzystać z już wytrenowanych, natomiast oczywiście można własne kaskady też wytrenować. Jeśli chodzi o wady tego algorytmu, to jest on dość niestabilny, jest on dość narażony na pomyłki i też sam proces trenowania trwa dość długo. To znaczy, jeśli na przykład wykorzystujemy trenowanie na 100-200 zdjęciach, to trenowanie tych klasyfikatorów może trwać nawet kilka dni. Także to tyle, myślę, z teorii. No i przejdźmy już do praktyki. No i oczywiście na sam początek pobierzemy sobie biblioteki i tą funkcję do wyświetlania, którą zwykle używamy. No i pobierzmy sobie zdjęcia. Ja tutaj pobrałem sobie zdjęcie pewnego człowieka, którego, myślę, tutaj wszyscy znamy. No i od razu też przetransformowałem go do skali szarości, ze względu na to, że kaskady HARA, ta transformata falkowa, opiera się na obrazie czarno-białym. On poszukuje po prostu właśnie takich obszarów ciemniejszych i jaśniejszych. No i jeśli chodzi o właśnie pliki z kaskadą HARA, ja tutaj przygotowałem w folderze właśnie z projektem kilkanaście takich kaskad. Ogólnie jest cała lista dostępnych, tutaj macie zresztą link. To są tylko kaskady HARA, takie oficjalne, powiedzmy, z repozytorium OpenCV, natomiast możecie w internecie znaleźć całe takie zbiory wytrenowanych kaskad. One są w postaci plików XML, tam są po prostu zapisane właśnie te wszystkie cechy, jak dany obrazek wygląda, czy jak właśnie te cechy się kształtują, i można je bez problemów czytać. To są różnego rodzaju, są
kaskady do detekcji całego ciała, czy na przykład jeszcze do tablic rejestracyjnych. Też to można wykrywać. Natomiast my się zajmiemy w tej chwili detekcją twarzy. I w tym celu za pomocą metody Cascade Classifier po prostu wczytuję sobie klasyfikator do rozpoznawania twarzy z mojego folderu już tutaj. No i następnie za pomocą tego klasyfikatora i metody Detect Multiscale chcę sobie znaleźć właśnie, czy wykorzystać ten klasyfikator do znajdowania elementów. No i tutaj ogólnie klasyfikator HARA przyjmuje takie dwa parametry. Scale factor i to oznacza, jak bardzo ma skalować ten obraz, bo właśnie falki HARA, klasyfikator HARA może nam skalować ten obraz do różnych rozmiarów i zarówno testuje ten obrazek dla małych, średnich, jak i dużych rozmiarów. No i tutaj jest po prostu ten scale factor określa, jak dużo czasu ma poświęcić na skalowanie. Dzięki temu właśnie ten klasyfikator rozpoznaje zarówno małe, jak i duże obiekty. W tym jest bardzo dobry. No i tutaj też minimalna liczba sąsiadów. Generalnie im większy tutaj ten parametr, tym mniej cech nam rozpozna. Natomiast im mniejszy, tym więcej cech, ale też pewnie będzie więcej fałszywych detekcji. Natomiast ta metoda zwraca nam po prostu takie kwadraty czy prostokąty w formacie x, y, wysokość i szerokość. No i po prostu są to wymiary czy bardziej kształt wykrytego obiektu. No i tutaj jak sobie to wywołamy na naszym obrazie właśnie testowym przy takich parametrach, no to okazuje się, że znalazło jedną twarz ze względu na to, że właśnie klasyfikator do twarzy sobie wzięliśmy, więc jedyne co nam pozostało to narysować sobie prostokąt za pomocą tych wymiarów, które tutaj znaleźliśmy. No i to generalnie jest lista. Tutaj mamy akurat jeden element, ale i tak to się nam zapisze w postaci listy, więc dla wszystkich elementów tej listy robimy sobie prostokąt. No i tutaj zrobimy sobie zielony prostokąt o grubości 2. No i zostało nam wyświetlenie tego oryginalnego obrazu. No i zobaczcie, że faktycznie ta twarz została znaleziona. Kolejna rzecz, oczywiście kaskady HARA wykrywają wiele twarzy na jednym zdjęciu i to też chcę tutaj pokazać. Skonsolidowałem po prostu wszystkie te metody, które używaliśmy wcześniej do jednego bloku, czyli wczytywanie obrazka, zmiana na kolor szary, potem na tej kaskadzie do wykrywania twarzy, której użyliśmy wcześniej, znowu sobie wykrywamy te nasze twarze, no i rysujemy sobie prostokąty na tym naszym obrazku wejściowym. Tym razem troszkę dałem większą grubość ze względu na to, że sam obrazek też jest większy, żeby te prostokąty były widoczne. No i wyświetlamy sobie ten nasz obrazek. No i zobaczcie, jaki tutaj będzie efekt. Proszę bardzo. Wykryło wszystkie osoby na podanym zdjęciu. Tutaj od razu możemy zobaczyć, że wykryło też fałszywą detekcję, fałszywą twarz. No i to możemy na przykład zmienić, dając nieco wyższą liczbę tych sąsiadów. Natomiast, jeszcze by się przydała wyższa, natomiast wtedy musimy pamiętać, że może też nam nie wykryć twarzy faktycznej, twarzy danego zawodnika. I ostatnia rzecz, którą Wam chciałem dzisiaj pokazać, że oczywiście ten nasz klasyfikator HARA pasuje również do wideo i wystarczy cały ten algorytm, który tutaj stosowaliśmy, wrzucić do tego naszego procesu przetwarzania wideo, no i jak najbardziej osiągniemy ten efekt i efekt będzie w czasie rzeczywistym. Żeby Wam to pokazać, to uruchomię teraz własną kamerę, która zaraz mi się tu powinna pokazać. O, jest. I widzicie mnie teraz w czasie rzeczywistym, widzicie moją wykrytą twarz, wszystko się zgadza, tutaj mamy jakąś fałszywą detekcję. Gdzieś na tablicy też rozpoznaje właśnie niby twarz, no ale moja jest tutaj dość stabilna. Też można to jeszcze sparametryzować, żeby to działało lepiej. Natomiast widzimy, że poruszam się i jest to w czasie rzeczywistym, jak najbardziej działa. Także metoda bardzo, bardzo fajna, chociaż no, ma swoje wady. Ok, no i to wszystko w sumie
Dzisiaj, jeśli chodzi o praktykę, zostawiam Was z trzema zadaniami. Pierwsze to jest, żeby stworzyć funkcję tak naprawdę, która robi to wszystko, co opisaliśmy wcześniej, wypróbować na tej funkcji nowy obrazek oraz wczytać klasyfikator, który jest tam też w folderze, wyszukujący oczy, a nie twarz, no i też sprawdzić jego działanie. Także mam nadzieję, że będziecie się już mogli tym pobawić, zobaczyć na własnej skórze, jak ten klasyfikator działa. A z mojej strony to już wszystko. No i widzimy się już na następnej lekcji. Do usłyszenia. Cześć!